Cześć! Dzisiaj porozmawiamy sobie o wpływie diety ketogenicznej na naszą mikrobiotę, czyli na nasze jelita, na bakterie w naszych jelitach, ponieważ jest taka opinia i wiele osób się tego obawia, że dieta ketogeniczna może negatywnie wpłynąć na mikroflorę jelitową i rzeczywiście może to być prawda, dlatego wszystko o tym, jak to wygląda, dlaczego się zmienia i co zrobić, żeby było dobrze. Zapraszam na odcinek. Mikrobiota, mikrobiom, mikroflora jelitowa to wszystko są określenia mniej więcej tego samego, czyli tego, że w naszych jelitach mieszkają bakterie, które są bardzo ważnym elementem naszego zdrowia i wręcz więcej mamy tak naprawdę tych gości w sobie niż komórek własnych naszych, więc warto żyć z nimi w symbiozie, ponieważ bakterie jelitowe, może niektórym się kojarzą negatywnie, ale tak naprawdę my powinniśmy je mieć, my wręcz musimy je mieć do prawidłowego funkcjonowania, natomiast to, ile ich jest i też gdzie one są umiejscowione i jakie, od tego tak naprawdę zależy nasze zdrowie. I moi drodzy, to nie jest tak, że tutaj dieta keto jest jakaś wyjątkowa, ale tak naprawdę każda interwencja żywieniowa, czyli każda dieta, a dokładniej mówiąc, każda zmiana żywienia w stosunku do tej, którą mieliśmy wcześniej, będzie wpływać również na naszą mikrobiotę jelitową, bo po części to, co jesz, odżywia właśnie bakterie w Twoich jelitach. Dlatego musimy mieć na uwadze, że tak naprawdę każdy rodzaj diety może wpłynąć na naszą, na bakterie w naszych jelitach. I teraz co zrobić, żeby sobie po prostu i tym naszym bakteriom nie zaszkodzić? Przede wszystkim jakby zależy, z jakiego punktu startujemy, bo jeżeli ktoś ma różne dysbiozy jelitowe, jak się o tym przekonać, czy je masz? No na przykład towarzyszy Ci taki wzdęty brzuch, masz bóle brzucha, masz problemy z wypróżnianiem, czyli albo biegunki, albo zaparcia i różne ogólno pojęte problemy ze strony układu pokarmowego, to być może występuje u Ciebie jakaś dysbioza. I w takim wypadku osoby przechodzące na dietę ketogeniczną, drastycznie ograniczające węglowodany, nieraz mówią, że właśnie keto ich wyleczyło, keto im pomogło i jest lepiej. Ja o SIBO i tego typu problemach nagrałam osobny film, więc tam Was zapraszam, nie będziemy się tym szeroko zajmować, ale to, co tam powiedziałam i czego się trzymam, to, że dieta ketogeniczna nie jest rozwiązaniem na SIBO czy inne dysbiozy jelitowe. Może być terapią wspierającą, ale nie rozwiązuje samego problemu. To, dlaczego niektórzy czują się lepiej, to fakt, że ograniczenie węglowodanów, a tym samym ograniczenie błonnika, który jest pożywką dla naszej mikrobioty jelitowej, wpływa na to, że objawy ze strony tych bakterii, układu pokarmowego naszego, się wyciszają. Ale to nie znaczy, że rozwiązaliśmy problem. Dlatego też, nawet jeżeli nie masz dysbioz, czujesz się dobrze i wszystko jest ok, to przechodząc na dietę ketogeniczną i znacznie ograniczając błonnik, rzeczywiście możesz spowodować to, że nastąpią zmiany w Twojej mikrobiocie. I potwierdza się to też w badaniach. Większość badań niestety jest na zwierzętach, głównie na szczurach, myszach. I tutaj też chcę zwrócić Waszą uwagę na to, że zazwyczaj te badania to jest dieta ketogeniczna bardzo niskowęglowodanowa, nieraz niedoborowa kalorycznie i oparta bardzo często na utwardzonych tłuszczach roślinnych. Więc to też nie jest takie keto, które większość z nas stosuje, więc to też miejcie na uwadze, że te badania, no nie da się tego przełożyć na nas 1:1, ale faktem jest, że ta nasza mikrobiota się potrafi zmieniać. I szczególnie w pierwszych tygodniach, miesiącach stosowania diety ketogenicznej były badania pokazujące, że rzeczywiście u osób dorosłych stosujących tą dietę te zmiany występowały. Moim zdaniem prawidłowy mikrobiom to jest mikrobiom, który jest zdywersyfikowany i bogaty, ale współpracujący ze mną, tak? Czyli ja nie mam biegunki, nie mam
problemów jakichś ze strony układu pokarmowego, czy nie mam zaparć, czuję się dobrze, funkcjonuje dobrze, żyję w zgodzie z moimi bakteriami i nie powinno mi zależeć na tym, żeby jak najbardziej zmniejszyć ich liczbę. A jeżeli im nie będę dostarczać błonnika, to no, część właśnie z tych bakterii zniknie, zmniejszy się, bo błonnik jest główną pożywką dla naszej mikrobioty. I właśnie błonnik jest słowem kluczowym tego filmu. Jeżeli chcesz nie wpłynąć negatywnie w dłuższym okresie czasu na swój mikrobiom, to w diecie ketogenicznej wciąż dbaj o odpowiednio wysoką podaż błonnika. Nie jest to takie proste, bo ograniczamy w dużej mierze te produkty, które ten błonnik zawierają, bo błonnik właśnie jest w węglowodanach, ale nie jest to niemożliwe. I spokojnie możesz zbilansować tak swoje posiłki, żeby średnio nawet te 20-30, uważam, że to już jest dobra ilość, gramów błonnika na dzień sobie dostarczać. Ja wiem, że są diety typowo mięsne, typu dieta carnivore, czy nawet teraz mówi się o Lion's Diet, czyli takiej diecie opartej tylko o mięso i sól, w których w ogóle nie ma błonnika i są osoby, które się na nich bardzo dobrze czują. I to nie jest moment na omawianie tych diet. Mogą one nieść pewne benefity, ale tak naprawdę nie wiemy, na ile to zubożenie naszej mikroflory jelitowej w długim okresie czasu będzie nam służyć, a na ile może nam zaszkodzić. Więc jeżeli nie chcesz na sobie eksperymentować, a nie masz wskazań do stosowania takiej diety bardzo mocno ograniczającej błonnik, to polecam Ci dbać o podaż błonnika również na diecie ketogenicznej, diecie niskowęglowodanowej, tym bardziej, że błonnik zwiększa Twoją sytość, jest prewencyjny, chociażby jeżeli chodzi o odsetek osób, które mogą zachorować na nowotwory, jakby odpowiednio wysokie spożycie błonnika zmniejsza prawdopodobieństwo i również dając sytość sprawia, że też osoby mające odpowiednią podaż błonnika chudną, redukują masę ciała lepiej i bez efektu jojo. Więc co zrobić, żeby tego błonnika mieć odpowiednio dużo? Zadbaj rzeczywiście o podaż warzyw, bo na diecie ketogenicznej, czy szczególnie na ketoadaptacji, jeżeli liczysz te węglowodany i rzeczywiście starasz się na przykład nie przekraczać 20 czy 30 gramów węglowodanów na dzień, to pamiętaj, że mówimy o węglowodanach netto, czyli węglowodany brutto minus błonnik, to są netto. Więc jeżeli na przykład dobrym źródłem błonnika są zielone warzywa liściaste, to w nich jest połowa tych całych węglowodanów, mniej więcej. To jest błonnik, a tylko połowa węglowodany netto, więc naprawdę nie musimy ograniczać chociażby zielonych warzyw liściastych. Awokado ma węglowodanów sporo, ale znowu około połowa z tego albo i więcej to jest błonnik, więc to też jest fantastyczne źródło błonnika. Ale takim bardzo dobrym i niedrogim źródłem błonnika jest siemię lniane. Siemię lniane może być świetnym dodatkiem do potraw, można też z niego robić chociażby pieczywo, wypieki i tego typu rzeczy. W troszkę droższej wersji nasiona chia, jakby mają to samo działanie, pudding chia uwielbiam i bardzo polecam nieraz na kanale, zresztą dawałam Wam nawet przepis na różnego rodzaju puddingi właśnie z chia, ale także nasiona, pestki, to są produkty, które są dość bogate w błonnik, no i właśnie warzywa, o których już mówiłam, których naprawdę nie ma się co bać i stosując się do pewnych zasad i pewnych ograniczeń spokojnie możemy być na keto i jeść naprawdę dużo warzyw. Wielu moich podopiecznych, którym układam jadłospisy, mówi, że jedzą na keto adaptacji więcej warzyw niż jedli wcześniej. Także jeśli tylko lubisz warzywa, to jest świetna opcja. Ale możesz też sobie dodać błonnik, na przykład w postaci makaronu koniak, niektórym mówią konjak, czy makaron z serca palmy, taka nowsza wersja. To jest czysty błonnik. Tak naprawdę tych węglowodanów w ogóle nie musimy liczyć jako węglowodanów, bo tam jest błonnik. I dodatek takiego rodzaju błonnika do potraw no, mocno zwiększa właśnie jego podaż w naszej diecie i po prostu pomaga odpowiednio odżywiać nasze bakterie jelitowe. A żeby o nie zadbać, możemy też pomyśleć
O skrobi opornej. O skrobi opornej też już mówiłam na kanale. Jest to zimny ryż albo zimne ziemniaki, gdzie tak naprawdę większość tych węglowodanów właśnie zostaje zamienionych na skrobię oporną, która nie zachowuje się tak jak węglowodany i też bardzo fajnie nasze jelita odżywia. Myślę, że niedługo jakiś krótki materiał typu YouTube Shorts się pojawi pewnie na kanale jeszcze z wskazówkami, bo moja ulubiona wersja właśnie skrobi opornej to sushi. Także jeżeli też lubicie, to podzielę się z Wami tym sushi, które ja przygotowuję w domu. Jest naprawdę super. Podsumowując, moi drodzy, polecam Wam zadbać o odpowiednią podaż błonnika i polecam Wam zadbać o bakterie w Waszych jelitach i się z nimi zaprzyjaźnić. Tutaj dodatkowo, oczywiście, jeżeli mamy jakieś problemy, a chcemy się wspierać, probiotyki, ale zazwyczaj probiotyki dobrej jakości albo nawet skonsultowane ze specjalistą, celowana probiotykoterapia jest dużo lepsza, ale nie zawsze musi to być probiotyk, czasem wystarczy właśnie ta odpowiednia podaż błonnika i tych substancji prebiotycznych, które też mają fantastyczny wpływ na nasze jelita, czyli chociażby kiszonki, których naprawdę możemy jeść sporo, typu kiszona kapusta, kiszone ogórki, to chyba najbardziej u nas w Polsce popularne, ale polecam Wam też kombuczę, czyli fermentowaną herbatę. O niej też jest osobny film u mnie na kanale, ja ją piję już od kilku lat, przynajmniej kilka razy w tygodniu i bardzo ją lubię i też jest super napojem. Albo kimchi, czyli taką bardziej chyba japońską, jeżeli dobrze pamiętam, wersję kiszonej kapusty. Także to wszystko są rzeczy, o które warto zadbać, jeżeli możemy jeść nabiał, no to oczywiście jakiś jogurt, kefir bez dodatku cukru, to też są produkty, które się sprawdzą. Dbajcie o swoje jelita, one na pewno Wam się odwdzięczą dobrym zdrowiem, a jelita to też odporność, a jelita to też połączenie z naszym mózgiem, więc wpływ na nasz nastrój, na nasze samopoczucie i na sprawności nasze kognitywne, dlatego naprawdę myślę, że błonnik jest na dziś słowem kluczem i zadbajcie o to. W moich jadłospisach, które przygotowuję moim podopiecznym, ale też w tych jadłospisach, które znajdziecie u mnie na stronie keto.jannaserwa.pl, tego błonnika też jest sporo, bo dbam o to, żeby właśnie te diety, które układam, te jadłospisy były dobrze zbilansowane również pod tym kątem, a także mikro, makro elementów. A dziś chyba, jeżeli to oglądacie na bieżąco, to ostatni dzień mojej promocji urodzinowej, także jeszcze jeśli nie widzieliście najnowszych jadłospisów, chociażby Keto Zdrowo i Oszczędnie, gdzie jemy za mniej niż nawet 20 zł na dzień, jeżeli chodzi o składniki, produkty i możemy wszystkie je kupić w markecie. Jak komuś na tym zależy, to zapraszam. Jak ktoś chce zdrową, śródziemnomorską, przeciwzapalną dietę, to też jest taka opcja. Dieta low carb również, ketoadaptacja, ketoredukcja. Wszystko to znajdziecie na ketojannaserwa.pl, linki w opisie. A ja już nie przedłużam. Pozdrawiam ciepło i do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!